11 listopada w kinie Sokół odbyła się 26. Noc Bardów imienia Ryszarda Rebelki. Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz muzycznych imprez nie tylko Starogardu, ale i całego Pomorza. W tym roku organizatorzy powrócili do tradycji. Kochani, to już 26. Noc Bardów imieniem Ryszarda Rebelki, a więc było dużo mocy artystycznej, wspaniałego tekstu, wspaniałej muzyki, a przede wszystkim widownia, która nosiła wielką siłę radości, miłości. Wiadomo, miłość jest esencją życia. W pierwszej części tegorocznego koncertu wystąpiło 14 artystów przeglądu na interpretację piosenki poetyckiej. Każdy wykonawca zaśpiewał dwa utwory, a publiczność oceniała je brawami. To jest po prostu bardzo, bardzo cudowne i fajnie, że Starogard ma taką osobę. Ja jestem z Malborka. My jako czarownice i ropuchy oczywiście jesteśmy tu pierwszy raz. Jesteśmy z różnych miejsc, Gdańska, ze Starogardu również, Sztumu, ropuch, stąd ta nazwa. I w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest taka impreza przez Państwa organizowana, no to oczywiście chcieliśmy jakby pokazać, że też robimy i też mamy coś tam w sobie takiego, żeby być może właśnie trafiło do ludzi. I oczywiście będę zawsze zachęcała każdą osobę, każdych wykonawców, poetów, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków do tego, żeby uczestniczyli w takich fajnych imprezach. Naprawdę super, dziękujemy. W drugiej części z recitalem Boogie Street wystąpiła Renata Przemek. Zaśpiewała piosenki Leonarda Cohena, przetłumaczone przez Daniela Wyszogrodzkiego w aranżacjach pianisty Krzysztofa Herdzina. Jakaś taka dbałość o słowo, o to, że gdzieś między nami wydarzyło się coś strasznie fajnego. Mnie to strasznie dużo emocji kosztuje. Przyznaję, że ten Cohen wyzwolił jakieś inne pokłady jeszcze odczuć, o które wcześniej się nie podejrzewałam. Właśnie te z tej drugiej strony może więcej Yin Yang. I ogromnie ciepło, miło i dobrze i bardzo, bardzo emocjonalnie. Także cieszę się, ogromnie dziękuję starogardzkiej publiczności i do zobaczenia, mam nadzieję. Emocje, które towarzyszyły słuchaczom, z pewnością sprawią, że 26. Noc Bardów na długo zostanie w ich pamięci. A więc jest jedno krótkie hasło. Kochajmy się i kochajmy kolejną Noc Bardów.